Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ubers Rake z kanału Od Gracza dla Graczy i w dzisiejszym odcinku World of Warships porozmawiamy sobie o najnowszej aktualizacji 9.9, ale przede wszystkim porozmawiamy sobie o wydarzeniu Ships for the Victory, czyli prawda, wydarzeniu na najnowsze amerykańskie pancerniki, które nam Wargaming zafundował. Ja od razu mówię, że jestem wielkim przeciwnikiem wprowadzania okrętów na tak zwanych wczesnych dostępach. Akurat w tym wypadku jest dla mnie to bezsensowne, dlatego że te okręty, aby zdobyć, trzeba no wyłożyć pieniądze, nie oszukujmy się, o to chodzi Wargamingowi, ale też przede wszystkim te okręty chyba tak bardzo nie są warte tej świeczki, bo przede wszystkim możemy je uzyskać zaraz, prawda, kiedy drzewko zostanie odblokowane, ale to przejdźmy może do całego tematu. Czym się to drzewko charakteryzuje? Najpierw przejdźmy sobie do badań, szybciutko nam tu przeskoczy, obejrzmy sobie Wermuta i moi drodzy, czy Vermonta, przepraszam, Wermut to wino, prawda, obejrzmy sobie Vermonta, moi drodzy, o, podgląd odkrętu, zobaczmy go. Wielki pancernik amerykański, bardzo potężna artyleria, to jest duży plus, 4x3, czyli 457 mm na prawda, każdej wieży, cztery wieże po trzy działa, więc naprawdę potężna salwa burtowa. No właśnie, zasięg artylerii jeszcze spójrzmy, to jest też bardzo interesujące, żeby wiedzieć, maksymalny 24,5 km plus samolot, więc możemy walić porządnie prawie z 26 km, nawet ponad 26 km, więc pancernik może sobie spokojnie stać i strzelać. Tylko teraz pytanie kierowane do wszystkich graczy, czy my lubimy takie pancerniki, które stoją sobie na końcu mapy i strzelają. I nic nie robią, poza tym, że czasami podejdą bliżej kapa. Bo ten pancernik, moi drodzy, tak jak widzicie, manewrowość została zaznaczona 23 węzły. Ja mówię tutaj o 10, ale tak samo mówię o 8 i tak samo o 7, które pojawiły się w drzewku, bo te wszystkie okręty mają tę samą prędkość. To nic, że promień skrętu wynosi 850 metrów, czyli zrobi nieduże kółko. Ale to kółko zrobi w tempie prawie o połowę mniejszym, od 16 do 17 węzłów. No jak sobie może jakiś tam moduł, flagę zainstalujecie, to tam węzła dostaniecie. No to, panowie, robienie obrotu na prędkości 14 węzłów, no to na 10 tierze to jest powrót do gry na 6, na 5 pod względem prędkości. Czy jest sens? Nie wiem, sami ocencie, moje zdanie jest takie, że nie za bardzo. Te pancerniki mają w swoim zamyśle mieć bardzo dobrą obronę przeciwtorpedową. No jeżeli popatrzymy na nią, no to ona jest naprawdę konkretna, nie oszukujmy się, ten pancerz tutaj torpedowy zakrywa bardzo dużo przede wszystkim, obrona torpedowa też daje dużo, o 40% i jest rozlokowana na spokojnie, mógłbym powiedzieć, prawie 3/4 długości okrętu. Więc jest czym się obronić przed torpedami. No właśnie, no ale pytanie, czy to nam pomoże, bo 40% to nie jest tak aż bardzo dużo. Jedna torpeda w ten sam punkt z powrotem i już prawie obrona nie będzie nam działała. Spore punkty HP, bo 102 tysiące, prawda, więc jest to też sensowne. Jeszcze spójrzmy na artylerię, ja tu mówię tylko o 10, kolejno, prawda, na 9 i 8 macie zupełnie co innego, troszkę spada tutaj kaliber, troszkę spada nam uzbrojenie sekundarkowe. Może będziemy robili go pod sekundarkę, ale raczej nie, bo wyboostujemy go tylko i wyłącznie, prawda, do około 8 km i nie oszukując się, nie będzie tutaj też strzału, bo no, mamy tylko 8 wież na całym okręcie po 2 razy 127, czyli na każdej burcie, zresztą to widać, zdejmę, prawda, pancerz. O! Teraz dokładnie widać, spójrzcie, macie na burtę tylko i wyłącznie te 4, raz, dwa, trzy, cztery wieżyczki, prawda, podwójne 127. Będą strzelać całkiem sensownie, ale czy to nam pozwoli? No z przodu strzela 4, z tyłu strzela 4, z burty strzela 4, więc jak się dobrze skontujemy, to może tutaj
te się też tak ładnie poobracają. Czy ten pancernik, no i obrona przeciwlotnicza, zapomniałem jeszcze o tym wspomnieć, bo to jest dosyć istotne, bardzo dobra obrona przeciwlotnicza. Jeżeli można by było powiedzieć, to chyba jedna z lepszych obecnie w grze, ale czy na pewno da radę tutaj lotniskowcom? Mi się wydaje, że ten pancernik stojący z daleko, nie miejący osłony, czyli raczej przy nim nie będą się kręciły inne okręty, być może obok znajdzie się jeden bądź dwa. Po pierwszym ataku, po drugim zacznie dostawać porządne obrażenia od lotniskowca. Nie oszukujmy się, od torped on nie ucieknie. Tak, ma obronę przeciwtorpedową, ale za pierwszym, za drugim razem też się nic nie stanie, więc to jest taki kolos, taka wielka amerykańska krowa, która będzie dostawać po tyłku i dopiero za jakimś czasem zejdzie. To nie jest Yamato, dlatego że, jak dobrze wiecie, manewrowość. Yamato ma 27 węzłów. To jest 4 węzły różnicy. To jest zupełnie inna prędkość na obrocie. To jest zupełnie inna długość okrętu. Ten okręt jest ogromny. Yamato jest krótkie. Yamato jest dosyć małym, zbitym pancernikiem. Z dużą pulą HP, z dużą pulą pancerza. Ten okręt jest ogromny i jest w co trafić. Nie bez powodu 3 kominy się zmieściły. No dobra, ponarzekałem sobie na dziesiątki. Nie oszukujmy się, te pancerniki, przejdźmy jeszcze, zerknijcie sobie Kansas. Dlaczego chcę Wam pokazać Kansas, zaraz Wam powiem. Moi drodzy, jak dobrze wiecie, podczas tego wydarzenia mamy też, prawda, zdobywanie swoistej waluty na te pancerniki. Kansas to taki rozwinięty Colorado. Czy bardzo, czy nie bardzo, tutaj już widzimy zachowaną strukturę tego, co będziemy mieli na Vermoncie, czyli będziemy mieli 4 wieże, prawda, na nadbudówkach, tutaj jeszcze te takie pasy prawie po kazamatach kiedyś pozostały, no ale też potężna salwa, która będzie mogła, prawda, zmieść przeciwnika, ale znowu to, co najbardziej boli, to manewrowość. Naprawdę nie można było dać im 26 5 km prędkości, a promień skrętu delikatnie zwiększyć, wtedy ten okręt pojawiłby się w walce szybciej, a nie, no nie oszukujmy się, na końcu walki. I teraz co do wydarzenia. Moi drodzy, ja od samego początku mówiłem, kiedyś też nakręcałem materiał, nie jestem zwolennikiem wczesnego wypuszczania okrętów, a na pewno nie w takim stylu i na pewno nie takich, bo według mnie ta decyzja Wargamingu nie została zbytnio do końca przemyślana. Spójrzcie po kolei, pancerniki USA. Ja już udało gdzieś tam się zrobić podbój mórz, czyli pierwszą. Uzyskałem za to 3000, ale nie do końca, bo uzyskałbym tylko 2600, bo tyle się zdobywa tutaj. Na drugiej zdobywa się 3000, na trzeciej zdobywa się 3375, potem 3825. Łącznie. No tu się dostaje Kansas. Ale dostajecie Kansas, czyli okręt drzewkowy. Rozumiecie? Dostajecie okręt drzewkowy, który tak jak sobie kupicie, odkupicie Colorado, możecie go sobie wybadać. Dostajecie miejsce w porcie, fajnie, i 600 pakietów. Łącznie możecie dostać, z tego co ja policzyłem, może gdzieś się tam w kalkulacjach machnąłem, ale niedużo, 12 800 żetonów, prawda, amerykańskich. Teraz tadam! Przechodzimy sobie, moi drodzy, do zbrojowni. Zerknijmy sobie, co możemy za to kupić. Wylądowaliśmy już w zbrojowni. Widzicie. I tutaj na dole, zresztą pierwszy pakiet. Kup za 1000 pakiet. Spoko. Dostaniesz za to 1500 żetonów i kredytów. Czy naprawdę chcecie kupować za 1000? No nie wiem, jak chcecie, no to kupujcie, no dostaniecie dzięki temu, więc od razu mówię, że bez kupowania dublonów się nie obędzie. Może taki spoiler, ale tak, kamuflaże i sygnały na pierwszym, na drugim kamuflaże i sygnały, potem kamuflaże i sygnały, potem mamy Kansas Złoty Orzeł, żeby było wiadomo, co to jest Kansas Złoty Orzeł. Moi drodzy, Kansas Złoty Orzeł to Kansas ósemkowy z kamuflażem. Więc teraz policzmy sobie, bo matematyka w tym wypadku jest bardzo prosta. Tu mamy 3000, które mi się udało zdobyć, 4, 5 i 6. Czyli podliczając 11 plus 7, 18 tysięcy. Zdobyć możecie, i teraz przypominam Wam wcześniej, bezproblemowo 12 800. Czyli 4200
Mogłem się pomylić gdzieś w rachunkach o te 200-100, więc przepraszam, ale powiedzmy te 4000 musicie już sobie kupić, dopłacić, załatwić. Sympatyczne to jest, teraz zastanówcie się, sympatyczne to jest wtedy, kiedy okręty dostajemy te za darmo. Za jakiś czas. Więc czy warto? Może warto nie za bardzo pchać się w te okręty, żeby pokazać Wargamingowi, że nam to wisi. A robić je przy okazji. Taka moja sugestia, pomysł. Nie wiem, wypowiedzieć się warto też na forum. Może to zauważą. Druga rzecz. Macie opcję, jeżeli macie stację rekrutacyjną, możecie ze stacji rekrutacyjnej, z żetonów rekrutacyjnych, punktów, użyć ich 400, kupić sobie, znaczy kupić sobie wtedy 200 żetonów. Kupiłem, dzięki temu przyspieszyłem, zdobyłem jakieś tam kamuflaże. Przyznaję, bardziej zależy mi na kamuflażach, na tym, co jest tutaj w zestawie, niż na tym, czy zdobędę tutaj, moi drodzy, Kansas, czy nie. Fajnie by było mieć cały kamuflaż do niego, to zawsze rzecz do kolekcji, ale patrząc na to, że będę musiał do tego dopłacić, nie za bardzo mi się to podoba. Ja wiem, firma musi zarabiać, ktoś zaraz powie. No ale bez przesady. Event na rosyjskie krążowniki we wczesnym dostępie był zupełnie inny i zupełnie w inny sposób można było to rozegrać. Tak też, sorry, winę tu, teraz zalatując amerykańsko, ale tak się tego nie robi. No dobra, no ponarzekałem, moi drodzy, ponarzekałem. Teraz zapraszam Was jeszcze do obejrzenia tego, co mamy, prawda, w dodatku, prawda, w aktualizacji 9.9, co mnie najbardziej zainteresowało i sądzę, że Was też powinno. Jest kilka rzeczy fajnych, jest chyba z jedna beznadziejna, no ale nie będę spoilerował. Zapraszam, obejrzymy sobie, posłuchajcie. Ok, moi drodzy, jesteśmy na głównej stronie internetowej World of Warships, amerykańskie pancerniki i moje zdanie już znacie na ten temat, ale tak jak powiem jeszcze raz, kamuflaż jest fajny i głównie będę robił to tylko pod kamuflaż, bo reszta okrętów po prostu sobie wygrinduje w drzewku. Nie będę bardzo starał się o to, żeby je zdobyć. Dalej, najważniejsze informacje, moi drodzy, to stocznia i kampania Żelazna Wola. W stoczni możecie jeszcze robić Anchorage'a do 26 października, a jeszcze przez jakiś czas jest Jerzy Świrski do zdobycia, czyli elitarny dowódca na linię europejską, jak na razie tylko i wyłącznie na niszczyciele europejskie i on jest tam do zdobycia, moi drodzy. No, jeżeli zaczęliście tą kampanię, jesteście na dosyć zaawansowanym etapie, to polecam to zrobić, bo dowódca jest przydatny, ale przede wszystkim też bardzo fajnie mieć takiego w porcie, prawda, jako kolekcjonerkę. Bitwy klanowe, sezon Wody Północy, tutaj poważna zmiana, maksymalnie 2 pancerniki albo jeden pancernik, jeden lotniskowiec. Ostatnio był albo pancernik, albo lotniskowiec i bitwy wyglądały tak, że były przeważnie lotniskowce tam na wyższych tych, prawda, rankach. A no, powiem tak, to jest zmiana, która i tak spowoduje, że będą grały lotniskowce, że będzie grał pancernik. Czy będą grały niszczyciele? Pewnie w ograniczonym zakresie, dlatego że jeżeli ktoś uzna, że ma dobrą niszczarkę w klanie, będzie sobie grał na niej, prawda, nawet z lotniskiem i nawet z pancernikiem, więc spoko. Dalej według mnie Wargaming opiera się przed jednym. Zwiększeniem liczby klanowych graczy na 8 na 8 i dodaniem tutaj wymuszonego gracza na niszczycielu. Wtedy byłoby miodzio. Mielibyśmy pancernika, lotniskowca, niszczyciela i krążowniki. Byłoby idealnie. No ale widzę, na razie Wargaming testuje, dużo sprawdza, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Do klanówek wchodzą też najemnicy, czyli będziemy mogli najmować sobie, jeżeli będziemy chcieli, prawda, kogoś spoza klanu, do zagrania na przykład kilku bitew, więc jest to sensowne, albo z innego klanu, więc ma to sens. Ktoś może zdobywać jakieś tam nagrody dzięki temu może będą ludzie przechodzić pomiędzy klanami, nie będzie taki zastój, ale też może dzięki temu będziemy sobie uaktywniać te klany, które nie miały jeszcze możliwości zagrania bitew klanowych, czyli po prostu grupy osób będą się spotykały po to, aby pograć klanówki, więc ma to sens, jak najbardziej, powtórzyłem się, ale... Agencja Badawcza. I teraz słuchajcie, Agencja Badawcza dostaje swój żeton, order, super fajnie. Osiągnięcia, młodszy inżynier, starszy inżynier i tak dalej, i tak dalej. 10, 50, 150 zresetowanych gałęzi drzewa technologicznego. Nie okrętów w drzewie,
gałęzi. Czyli żeby dostać elitarne kółeczko tego starszego inspektora okrętowego, musicie zresetować 150 linii. I to nie jest ważne, czy będziecie je resetowali, prawda, czy macie je zresetowane, przepraszam, zamyśliłem się. Nie, resety liczą się od tej aktualizacji. Tak, też powodzenia. Nie wiem, kto, podobno Shimakaze, tą linię japońskich niszczycieli resetuje się najszybciej i zdobywa, tam jest najmniej PD, więc kto chciałby, ręka do góry, kto 150 razy zresetuje linię Shimakaze? Powodzenia, macie na to czas. Grajcie, ale ja powiem wam, no to jest wargaming, odlatujecie czasami, nie wiem, nawet dalej niż w kosmos. Przejdźmy dalej. Zmiany w mechanice gry. Tutaj ważna rzecz, pociski teraz jak trafiają w wieżę główną, teraz będą utrzymywały jakiś tam okręt, będzie odnosił obrażenia, więc to jest ciekawe, dlatego że zostaną nam tylko, powinny nam zostać jako zerówki, może przebicia na wylot przez bardzo cienkie pancerze i może, moi drodzy, rykoszety. No bo nie powinno być tak, że walisz w wieżę i to się nie, nic nie robi, bo przecież pociski OB powinny tutaj przede wszystkim działać. Przejdźmy dalej. Ulepszenia grafiki nas interesują. Techniczne też nie, zawartość. Tak, to nas interesuje. Pojawia się Franklin Delano Roosevelt, dziesiątka amerykańska, lotniskowiec za 33 tysiące stali w zbrojowni. Bardzo interesujący tytuł. Sądzę, że nie będzie miał tak szybko nerfa. Jest mocny, ale no nie oszukujmy się, jego siła polega na tym, że trzeba im inaczej grać niż poprzednimi lotniskowcami. No i przede wszystkim będzie to dobra konkurencja dla wszechpanujących obecnie, co najmniej ja tak często spotykam, niemieckich lotniskowców. No i pojawia się Paolo Emilio, dziewiątka włoska, niszczyciel za 43 tysiące punktów badawczych. Jak sobie już naresetowaliście linii, to teraz macie możliwość kupienia sobie Paolo Emilio do kolekcji. Niszczarka, która ma 6-kilometrowy zasięg torped. Paolo Emilio, tak jak mówiłem, no jedyna jego zaleta to, że on ma te pociski PPO, on może być z tego powodu interesujący, ale nie przyda wam się na klanówki, bo to jest dziewiątka, więc przejdźmy sobie dalej, to jest okręt do zarabiania, o tak. Inne zmiany, tutaj nie będziemy mówili o tym, gdzie okręty są przenoszone, najważniejsze są zmiany w równowadze gry, tutaj kilka interesujących zmian. Pomijamy Hawkinsa, dostaje szybsze przeładowanie, Implacable dostaje buffa do bomb i do wzniesienia pożarów, Pietro Pawłosk, moi drodzy, dostaje zwiększenie wykrywalności o 500 metrów, tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie było już radaru po wykryciu. Ktoś wykrywał Pietro Pawłoska, Pietro Pawłosk rzucał radar, jeżeli miał maksymalny kamuflaż i dowódcę pod kamuflaż, to wtedy najprawdopodobniej łapał tą niszczarkę, bądź ten krążownik, który go wykrył. Teraz raczej nie, dlatego że to jest już 500 różnicy metrów, więc jest szansa, że te niszczarki będą wykrywały ten krążownik, który według mnie jest mocny, ale sprzeciwiam się porównywaniu go do opinii OP. Tak samo dostaje ryga, troszkę jej natomiast skracają przeładowanie, bo okręt rzeczywiście walił prawie jak no bardzo, bardzo ciężkie krążowniki. No i mamy jeszcze też ważna rzecz, premia do czasu działania silnika i awaryjnego doładowania silnika w samolotach zostaje zmniejszona o 30 do 30%. Komu to przeszkadzało? Nie wiem, ale jeżeli widać, gdzie oni sobie to wyliczyli w wargamingu, no to, moi drodzy, tak ma być. I tak będzie przez jakiś czas do następnych aktualizacji dużych. No i moje zdanie podsumuję sobie na sam koniec tak, że jeżeli bardzo potrzebujecie, moi drodzy, amerykańskich pancerników we wczesnym dostępie, czyli już chcecie nimi pływać, no to szykujcie się na wydatek finansowy. Jeżeli macie cierpliwość, poczekacie bodajże półtorej miesiąca, to sobie na spokojnie wygrindujecie je w drzewku i pogracie sobie nimi tak jak inni gracze. Jeżeli chcecie zdobyć kamuflaże, inne tam, które są do zdobycia, grajcie, zdobywajcie, róbcie dyrektywy. Ale według mnie wargaming takim wczesnym dostępem okrętów pokazuje, że no trochę kasa jest za bardzo pchana wtedy, kiedy powinna być kasa i fan.
bo jak mieliśmy rosyjskie krążowniki we wczesnym dostępie, tam był kasa, fan, były stałe kamuflaże, można było zdobyć od razu, było wiadomo i można było tego nazdobywać nawet, można było powiedzieć, nie wysilając się, pogrając tylko trochę. A tutaj mamy przykład, że no, kasa. Tym niestety smutniejszym akcentem kończę ten odcinek. Taka pogadanka wyszła mi trochę. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się. No i mam nadzieję, że w tym czasie nie usnęliście też. Jeżeli podobał Wam się ten materiał i moje przemyślenia, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli nie podobał się, też z chęcią podyskutuję w komentarzach. No i przede wszystkim, jeżeli podoba Wam się to, co robię na YouTubie, zostawcie subika, lajka, no i komentarz. Wielkie dzięki za oglądanie, nagrywał Uber Snake z kanału Od Gracza dla Graczy. Pozdrawiam, hej!